Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Ostatnio strzelił 4 gole. Czy dziś to powtórzy? Zapraszamy na transmisję meczu. Witamy Państwa serdecznie prosto z Anfield Road w Liverpoolu. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a obok mnie Jacek Laskowski. Już za chwilę sędzia rozpocznie mecz i przekonamy się, kto zagra w półfinale. Liverpool zmierzy się z Paris Saint-Germain. Pierwszy pojedynek dwumeczu totalnie zdominowała drużyna Paris Saint-Germain. W pierwszym starciu tych drużyn bezsprzecznie dominowali na boisku. Dzisiejsze spotkanie to właściwie formalność. Rywale musieliby dokonać chyba cudu. Number 9, Roberto Firmino. Number 11, Mohamed Salah. Na ekranach widzą Państwo, w jakim ustawieniu zagra dzisiaj Liverpool. W bramce stanie Alisson. W obronie Virgil van Dijk wystąpi wspólnie z Matipem. Thiago Alcantara oraz Henderson zagrają w centralnej części boiska. W napadzie zagra za to wysunięty Roberto Firmino. Oto skład, w jakim Paris Saint-Germain rozpocznie dzisiejszy mecz. Mamy tutaj, Jacek, do czynienia z systemem 4-3-3, dość popularnym w dzisiejszych czasach. Tak, głównie w przypadku ofensywnie grających drużyn. To ustawienie idealne do gry wysokim pressingiem, bo trzech napastników wspieranych przez linię pomocy może skutecznie utrudnić obrońcom rozgrywanie piłki. Liverpool jest jedną z najpopularniejszych drużyn w Europie, a jego fankluby można znaleźć w każdym zakątku globu. Szacuje się, że jest 6. najbardziej rozpoznawalnym klubem na świecie, co na pewno pomaga mu w rywalizacji z resztą Premier League pod względem finansowym. Więcej fanów to więcej sprzedanych koszulek. Mecz rozpoczęty. Liverpool przy piłce. Dobra interwencja i przerwanie akcji. Kylian Mbappé. Kurzawa. Paredes. Icardi z piłką teraz. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Firmino dokładnie na dobieg. Roberto Firmino! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole, czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. I mamy otwarcie w tym meczu, 1-0. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Szkoda tej akcji. Paris Saint-Germain strata piłki. Salah stracił piłkę. PSG atakuje bokiem boiska. Rywale pozostawili tutaj sporo przestrzeni. O, dobrze teraz wycofali. No tak, strzelając kolego, no... Pomyśl może o zmianie zawodu. Thiago. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Strata piłki przez Liverpool. Angel Di Maria. Mocne, udane wejście. No, poradził się z rywalem, ale będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego. Próbowali dobrze głową, ale bramkarz na posterunku. No, musi uważać. Liverpool wznowi grę rzutem wolnym.
Tylko słowne upomnienie od sędziego. Mam nadzieję, że weźmie je sobie do serca i będzie grać ostrożnie. Salah. Piłkę ma Henderson. Niepotrzebna strata Liverpoolu. Nikt teraz nie przeszkadza. To musi być gol! Nie ma bramki i piłka odbita od słupka ląduje poza boiskiem. Salah. Piłkę ma Alexander Arnold. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Wymarzona okazja! Thiago! Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Za chwilę może być dogodna okazja. Rozciągnięcie gry na skrzydło. Zdecydował się zejść do środka. No, mogą teraz skarcić rywali. Rywale w natarciu muszą szybciej wracać do obrony. Ależ przechwyt, pięknie. Roberto Firmino. Thiago Alcantara. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Jest pressing ze strony rywali. Icardi. Przy piłce Verratti. Angel Di Maria. Ma miejsce, by dośrodkować. Leandro Paredes. Po tym strzale piłka. I mamy bramkę. Widać teraz, jak ładnie zwiódł rywala i zrobił sobie trochę miejsca do strzału. Czasami właśnie takimi pojedynkami rozstrzyga się o losach spotkania. Fatalnie idzie im ten mecz. Widać, że trener nie zostawi na nich w szatni suchej nitki. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Firmino wciąż utrzymuje się przy piłce. Neymar. Floresi. Neymar. A teraz dobre podanie górą. Doskonale przerwał tę akcję już po strachu. Mamy aut. Mbappé. Dobra akcja skrzydłem. Szansa na dośrodkowanie. Icardi. No, będzie gol? Nie ma gola. Bramkarz za chwilę wznowi grę. Huknął, żeby golkiper nie zdążył zareagować, ale się przeliczył i piłka poszła za wysoko. Ależ rajd w jego wykonaniu. Roberto Firmino dogrywa nieco za siebie. I zmarnowana szansa. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Cały stadion na chwilę zamarł, bo strzały z takiej odległości rzadko nie kończą się bramką. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Thiago dobrze przejmuje piłkę. Roberto Firmino. Ależ tam się przedarł. Gol! Ależ on to fantastycznie zrobił. Stadiony świata, mili państwo. Ta powtórka na 100% doczeka się wielu tysięcy, jeśli nie milionów wyświetleń w serwisach wideo. Ale tam ich teraz zaskoczył. Pięknie wykonana rabona. Popatrzmy, nie zaplątał się we własne nogi. Zmylił chyba wszystkich. A że nie była to sztuka dla sztuki, dowodzi zdobyty gol. Coś pięknego.
Będzie zmiana. 2-1 to nie jest duża przewaga. Neymar. Kylian Mbappé. Obrońca blokuje dośrodkowanie. Krótko rozegrali ten rzut rożny. I będziemy mieli kolejny rzut rożny. Neymar dośrodkowuje z rzut rożnego. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Verratti. Czekamy na dośrodkowanie. Neymar. Strata w ataku. Pierwsza połowa meczu rewanżowego za nami i nie za... Paris Saint-Germain rozpoczyna drugą połowę tego meczu. Stracili, ale odzyskali piłkę. Mané. Roberto Firmino. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Nie dawali rywalom spokoju, no i piłka opuściła boisko. Mają wznowienie z autu. Roberto Firmino. Teraz Henderson. Wycofują piłkę. Dobre podanie. Tak, nie ma wątpliwości. Będzie rzut rożny. Z rogu w pole karne. Jeszcze raz. Rzut rożny. Głęboka wrzutka z rzut rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Podwójny pressing. Nie chcą zostawić mu dużo miejsca. Nie ustawali w wysiłkach i zmusili rywali do wybicia piłki na aut. Roberto Firmino. Niepotrzebna strata Liverpoolu. Będzie okazja do kontry. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Będzie wrzut z autu. No, będzie zmiana. Mbappé ze skrzydła do środka. No i będziemy mieli aut. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Wysoki pressing, ciężko się wychodzi. Strata piłki przez Liverpool. Kylian Mbappé. Piłkę ma Neymar. Neymar cały czas przy piłce. Danilo Pereira. Ach, szkoda. Nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją. Podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę. Chociaż był blisko. Roberto Firmino. Niepotrzebna strata Liverpoolu. No, odmierzył to idealnie. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Roberto Firmino przesuwa się do przodu. Roberto Firmino! Ach, tuż sprzed linii bramkowej. A już myślałem, że będzie gol. Jak on to wybił? Naprawdę wciąż jestem pod wrażeniem tamtej interwencji. Uratował zespół. Trener decyduje się na zmianę. Danilo Pereira. Roberto Firmino. No, dzisiaj imponuje formą. Tą bramką kompletuje hat-tricka w tym spotkaniu.
No i mamy, Jacek, chyba piłkarza meczu. Hat-trick w naprawdę imponującym stylu. Widać, że jest dziś w szczytowej formie. Ja nie wiem, czy tym hat-trickiem się zadowoli. Będzie zmiana zawodnika. 3-1, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Danilo Pereira. Ładnie nad obrońcami. No i mamy dobry, udany odbiór. Tracą piłkę. Kurzawa. Verratti ma teraz piłkę. Paris Saint-Germain traci piłkę. Roberto Firmino. Henderson. Mane. Roberto Firmino. To może być bramka. Oj, niestety, chybił, ale dosłownie o włos. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Roberto Firmino. Henderson. Piłka trafia do przeciwników. Nie dawali rywalom nawet chwili wytchnienia, aż ci musieli posłać piłkę poza linię boczną. Sadio Mane ma sporo możliwości. Może uderzać na bramkę. Świetna interwencja obrońcy. Z tego mogła paść bramka. Liverpool wznowi od wrzutu z autu. Przejmuje na skrzydle. Roberto Firmino. Jest szansa! Ależ teraz ważna interwencja. Mogło być groźnie. 4 końcowe minuty regulaminowego czasu gry. Podanie po skrzydle. Będą szukać teraz okazji do kontry. Di Maria. Angel Di Maria! Bramkarz bez trudu radzi sobie z tym strzałem. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Danilo Pereira. Firmino wciąż utrzymuje się przy piłce. Urala, ale teraz musi być na siebie wściekły. Był sam na sam z bramkarzem. Miał miejsce, uderzył po prostu fatalnie. Sędzia kończy ten mecz. Bez górą w dwumeczu. Kolejny etap na drodze do finału pokonany. Dlatego właśnie nigdy nie można lekceważyć pierwszego spotkania w dwumeczu. Oni podeszli do niego poważnie i wypracowali sobie dostateczną przewagę, by dzisiejsze potknięcie nie miało większego znaczenia. Oczywiście woleliby wygrać dziś, ale najważniejsze, że awansują. I mamy dobrze teraz wycofali. No.
Nikt teraz nie przeszkadza. To musi być gol! Leandro Paredes. Po tym strzale piłka. I mamy bramkę. Icardi. No, będzie gol? Nie ma gola. Roberto Firmino. Ależ tam się przedarł. Gol! Ależ są to... Roberto Firmino. No, dzisiaj imponuje formą. Roberto Firmino. To może być bramka. Oj, niestety.